bardzo ten czynnik ludzki był dla mnie ważny. Ja właściwie od początku swojej drogi zawodowej szkoliłam, czy z produktów, z rzeczy jakby niezwiązanych z HR-ami, bo nie byłam HR-owcem. A potem, jak już miałam własny zespół, to okazało się, że ten cały aspekt ludzki, rekrutacyjny, decydowania, czy to jest odpowiednia osoba do mojego zespołu, to było coś, co bardzo lubiłam robić. Wręcz chodziłam na rekrutację ze znajomymi, innymi menedżerami, bo byłam w stanie dobrać odpowiednią osobę. Ja byłam zawsze dzieckiem, które miało za małe kieszonkowe na swoje potrzeby. Ja wiedziałam, że gdzieś tam we mnie siedzi przedsiębiorczyni od samego początku. I na studiach, a studiowałam zarządzanie nieruchomości, miałam plan, że ja będę zajmować się nieruchomościami. I w międzyczasie też uczyłam w szkole językowej. Potem wybuchł kryzys i nikt już nie kupował nieruchomości, więc trzeba było zweryfikować te plany. W tym, co robię teraz, szczególnie, że robię to sama, no to muszę jakoś pozyskiwać klientów i sprzedawać te swoje usługi, więc no, to jest nieodłączna część właściwie każdego biznesu. Po prostu ta sprzedaż, ale nie trzeba jej lubić. No nie trzeba jej lubić, to prawda. Natomiast no, nie da się bez niej tego biznesu w żaden sposób nakręcić. Miałam taki szalony pomysł. Do tej pory się sama sobie dziwię, żeby zająć się księgowością. No to szybko zostało oddelegowane komu trzeba. Robiłam też jakieś, nie wiem, graficzne rzeczy, no ale nie jestem graficzką, nie potrafię tego robić dobrze, więc wszystko, co mogę jakby oddelegować, no to oddelegowuję różnym narzędziom, o tak, na takiej zasadzie. Oczywiste jest, a przynajmniej wydaje mi się, że powinno być, że jeżeli firma wybiera kandydata, czy kandydat wybiera firmę, to warto by było, żeby kultura organizacji pasowała do tego kandydata i ten kandydat pasował do kultury organizacji. Jednym typem są osoby, które bardzo długo pracują w jednym miejscu i mają takie poczucie, że wypadły jakby z obiegu i trochę nie wiedzą, jak ta rekrutacja teraz wygląda i jak się zaprezentować. Drugim typem są osoby, które długo szukają bezskutecznie, więc czują, że coś może robią nie tak albo nie zwracają uwagi na coś, co powinno być istotne, więc też chcą to zlecić komuś, kto to potrafi robić. No i trzeci typ to są osoby, które po prostu nie mają na to czasu. To są zazwyczaj osoby z wysokiego szczebla, które mają gdzieś tam w planach zmianę albo wiedzą, że powinny mieć dobrze zrobione papiery czy też zbudowaną markę, no ale outsourcują to, po prostu nie mają do tego czasu, głowy, nie wiem, chęci i tyle. Partnerem kanału jest Sanacja Cafe & Rest, mieszcząca się w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Strzeleckiej 18. Dzień dobry, cześć. Witam Was bardzo serdecznie na kanale Sztuka Myślenia o Pieniądzach. Ja nazywam się Mateusz Warmus, a dzisiaj moim i Waszym gościem jest Natalia Florek. Natalia, część z osób, które nas oglądają, możecie kojarzyć pewnie głównie z LinkedIna, bo tam udzielasz się najwięcej. Natomiast powiedz proszę 2-3 słowa o tym, czym się dzisiaj zajmujesz, jak to u ciebie wygląda, co robisz w ogóle na co dzień i jak działa ten twój biznes? Oj, dużo pytań w jednym. W ogóle dziękuję za zaproszenie, bardzo mi miło, że mogę tutaj z tobą dzisiaj rozmawiać i wam się pokazać. Dziękuję za obecność. Na LinkedInie rzeczywiście działam najwięcej i tam moim hashtagiem jest marka osobista w rekrutacji i myślę, że to najlepiej oddaje to, czym się zajmuję, bo to trochę tak pączkowało przez czas. Zajmuję się pomaganiem ludziom dostać tą pracę, którą chcą, lub zmienić pracę, której nie chcą mieć na taką, która będzie lepsza, poprzez twarde rzeczy, czyli tworzenie im dokumentów, tworzenie im profili na LinkedInie, ćwiczenie rozmów kwalifikacyjnych, takich konkretnych kompetencji. Poprzez pomaganie tworzyć odpowiedni content na LinkedInie, żeby zostać zauważonym przez odpowiednie osoby. I też taką jeszcze jedną odnogą mojej działalności jest zajmowanie się rynkiem pracy przyszłości, czyli tworzeniem szkoleń, materiałów naukowych, nie wiem, uczestniczenie w różnych tam badaniach dotyczących tego, jak ten rynek pracy w przyszłości będzie wyglądał, co trzeba umieć, żeby na nim się odnaleźć i jakie kompetencje po prostu rozwijać. O tak, w takim dużym skrócie. A skąd taki wybór? W sensie, co doprowadziło do tego, jakby jaka była ta droga, że dzisiaj właśnie zajmujesz się tak naprawdę budowaniem marki osobistej dla kandydatów, dla osób, które chcą się gdzieś tam zrekrutować. Czyli taki mega ważny aspekt, o którym wiele osób, które
podchodzą do rekrutacji, w ogóle zapomina, więc też taki niecodzienny wybór trochę. Niecodzienny wybór. Trochę to jest tak, że niecodzienny wybór, bo to jest nisza. I faktycznie, chociaż robi to więcej osób niż myślałam, zakładając ten biznes, ale to dobrze, bo konkurencja jest dobra. Ale jakaś taka nisza i też coś, co przychodzi mi naturalnie. Bo ostatnio sama przed sobą musiałam przyznać, że ja jestem osobą leniwą, więc idę po linii najmniejszego oporu. Po prostu co idzie mi z łatwością, co przychodzi mi z łatwością, co ewentualnie jest potrzebne ludziom, jaki problem mogę im rozwiązać, trochę takie startupowe podejście i te dwie rzeczy się połączyły. Ja mam historię mocno korporacyjną, bo spięłam się od asystentki po menadżerkę, po tam midach, seniorach i innych juniorach i bardzo ten czynnik ludzki był dla mnie ważny. Ja właściwie od początku swojej drogi zawodowej szkoliłam, czy z produktów, z rzeczy jakby niezwiązanych z HR-ami, bo nie byłam HR-owcem. A potem, jak już miałam własny zespół, to okazało się, że ten cały aspekt ludzki, rekrutacyjny, decydowania, czy to jest odpowiednia osoba do mojego zespołu, to było coś, co bardzo lubiłam robić. Wręcz chodziłam na rekrutację ze znajomymi, innymi menedżerami, bo byłam w stanie dobrać odpowiednią osobę do ich zespołu, jakby to, czy też jakby kompetencyjnie, co tam im było potrzebne. No i w którymś tam momencie zaczęłam się zastanawiać też, że chciałabym już nie być na tej ścieżce korporacyjnej, chciałabym mieć coś swojego i zaczęłam się zastanawiać, co ja potrafię robić. No i wyszło, że to. No i tak od tego wypączkował ten biznes aktualny. Więc opiera się na moim doświadczeniu po prostu jako hiring managerki i uczestniczki wielu projektów HR-owych mojej firmy, w której byłam wcześniej, no i takich naturalnych predyspozycjach. Okej, okay, predyspozycjach z jednej strony, ale pewnie też musisz to lubić po prostu. Jasne, że tak. No ale tak myślę, że jak w czymś jesteśmy dobrzy, to zazwyczaj sprawia to frajdę. Wiesz, taki tam ten wyświechtany frazes, że lub to, co robisz, to nie przepracujesz ani jednego dnia. Z tym się nie zgadzam, no ale trochę w ten deseń. Okej, okay, a powiedz może trochę więcej, jeżeli to nie jest oczywiście problem, o tej twojej drodze właśnie, czyli jak zaczynałaś, od czego w ogóle to wyszło na samym starcie, kiedy zaczynałaś jeszcze swoją karierę zawodową, czy też po drodze na przykład się gdzieś nie przebranżawiałaś albo troszeczkę na inny zestaw kompetencji na przykład, nie musiałaś się sfokusować, tego typu rzeczy, czy faktycznie jakby ta droga, ty ją miałaś zaplanowaną, że chciałaś mniej więcej tym się zajmować, no i jakby dzisiaj to robisz, czy to była taka droga, że po prostu wzięłaś część doświadczeń, no i na tej podstawie zbudowałaś sobie biznes model, który dzisiaj realizujesz? Oj, to nie, to jest dużo, dużo bardziej skomplikowane u mnie. Ja byłam zawsze dzieckiem, które miało za małe kieszonkowe na swoje potrzeby, więc ja byłam po prostu od najmłodszych lat takim, kombinowałam, moja mama się śmieje, że ja po prostu biznesy prowadziłam już jako pięciolatka, coś tam sprzedawałam, ogarniałam, więc to tak było, że ja wiedziałam, że gdzieś tam we mnie siedzi przedsiębiorczyni od samego początku. I na studiach, a studiowałam zarządzanie nieruchomości, miałam plan, że ja będę zajmować się nieruchomościami, że będę pracować w wielkiej firmie deweloperskiej. Myślałam, że w sprzedaży, chociaż teraz wiem, że sprzedaż to w ogóle nie jest mój klimat. Będę, nie wiem, doradzać ludziom, chodzić po tych pięknych domach albo takich amerykańskich filmach. Taki miałam plan. I w międzyczasie też uczyłam w szkole językowej. I potem wybuchł kryzys i nikt już nie kupował nieruchomości, więc trzeba było zweryfikować te plany. I trochę tak nie wiedziałam, co zrobić. I wpadło mi w ręce po prostu jedna z większych, a właściwie największa polska korporacja odzieżowa, bo jestem z Trójmiasta, tutaj jest siedziba. No i tam się zgłosiłam, trzeba było w miarę umieć w Excela, w miarę umieć po angielsku i być takim, ogólnie mieć ten taki przedsiębiorcze nastawienie. I poszłam do tego korpo i okazało się, że ja jestem po prostu typowym korpo człowiekiem. Procedury, te wszystkie jakieś ramy tego wszystkiego bardzo mi odpowiadało. I spędziłam tam w sumie 11 lat, tak jak mówiłam się, biełam po tej ścieżce i po tej drabince i myślę, żebym tam nadal była, gdyby nie jakieś tam zmiany w mojej głowie, jakieś tak trochę się tam pozmieniały priorytety i gdyby nie to, że faktycznie udało mi się zrealizować ten plan, który miałam na korporację. Chciałam dojść do jakiegoś punktu, doszłam, ewentualnie mogłabym przejąć inny zespół albo inny produkt, ale byłoby to samo. I już wtedy zaczęły mi się mielić inne rzeczy w głowie, że jednak może to jest czas na coś własnego. I ta decyzja została przyspieszona przez pandemię,
kiedy to firma, no wiadomo, wszystkie firmy wtedy były w szoku, a takie, tacy wielcy gracze rynkowi też trochę nie wiedzieli, jak działać. I my byliśmy, ja mam takie poczucie, że nauczyłam się w tym korpo wszystkiego, co wiem o rozumieniu biznesu. Miałam moment, w którym, mając, nie wiem, 25 lat, zarządzałam budżetem kilkudziesięciu milionów dolków, więc trochę taka jazda na rowerze na czterech kółkach. No ale ja już to wszystko umiałam i już zaczynałam być takim dojrzałym pracownikiem, który zaczyna pewne rzeczy kwestionować. I to takie nasze małżeństwo, które było super zgodne na początku mojej kariery, trochę się tam rozdzielało. Więc jak przyszła ta pandemia, przyszły jakieś cięcia tego typu rzeczy, no to padło na mnie. I pamiętam ten dzień, że to był jak dar od losu. Ja z moją szefową się uściskałam, obie się poryczałyśmy. W ogóle to było takie odejście super pozytywne i nadal mam fajne relacje z tymi ludźmi, z którymi wcześniej pracowałam, ale dostałam czas. Dostałam kasę, no bo wiązało to się z jakąś tam odprawą. Miałam już pomysł na swój biznes, więc po prostu dostałam jakby od losu, dobra, sprawdź się w tym. No i zaczęłam się powoli w tym sprawdzać i miałam jakieś takie wyobrażenie, że dobrze, to ja będę teraz robić te CV-ki, będę robić te dokumenty dla ludzi, bo jestem w tym dobra, tak jak mówiłam przy poprzednim pytaniu. No ale okazało się, że rynek zupełnie nie tego potrzebuje ode mnie i trochę się tam dostosowywałam do tego, czego potrzebują moi klienci. No i to tak się po prostu bardziej odpowiadając na ich potrzeby zaczęło kulać w tym kierunku, do którego się dokulało teraz. Okej, okay, a mam jakieś informacje, popraw mnie proszę, jeśli one są tajne albo coś w ten deseń, ale gdzieś po drodze przewinął się też jakiś startup, i zarządzanie jakimiś ludźmi, tak? Więc znowu, skąd, gdzie, jak, kiedy? Tak, no, zarządzanie ludźmi przewinęło się w korpo. Ja kończyłam na stanowisku menedżerskim, mając 25-osobowy multidyscyplinarny zespół i tam to zarządzanie, tworzenie zespołu, te wszystkie HR-owe tematy się pojawiły faktycznie. Natomiast startup to jest też dobra historia, bo to było tuż po tym, jak mnie z tego korpo wywalili, mówiąc wprost. Zaczynałam rozkręcać ten własny biznes i przyszedł do mnie kolega, taki wizjoner, taki typowy startupowy wizjoner. I mam pomysł, ale potrzebuję kogoś, kto to będzie gruntował, będzie zarządzał tym, doprowadzał tematy do końca i będzie taką stroną zarządzającą, operacyjno, procesową, a on będzie tym od gadania i od pomysłów. No i ten startup był w ogóle super pomysłem, bo to były ekologiczne toalety, takie przenośne, takie no, ekologiczne toj-toje, chociaż nie mogę mówić toj-toj, bo to jest nazwa własna, no, ale generalnie o to chodzi, wszyscy rozumieją, o co chodzi. I one były super, bo kompostowały ludzką kupę i zamykały ten obieg na ludzkich nawozach, że zamiast spuszczać wodę w toalecie 6 litrów za każdym razem czystej wody pitnej, to tam było bez wody, bez prądu i jeszcze na dodatek ten produkt końcowy, nazwijmy to elegancko, można było wykorzystać. Pomysł był fajny, trafiliśmy do akceleratora, byliśmy w tym akceleratorze, też tam dobry feedback dostawaliśmy, no ale się rozbiło o rynek, że kiedy trzeba było zainwestować w to większą kasę, to jednak nie było festiwali, nie było wyjazdów, a tego typu toalety stoją, nie wiem, na jakichś przystaniach, jakichś polach kempingowych i tak dalej, więc nie było odbiorców, no i trochę to jakby zaparkowaliśmy, no a potem temu mojemu co-founderowi się rozkręcił jego biznes, mi się rozkręcił mój, no i gdzieś to tam wisi po prostu. O tak. Ale to była taka też przyspieszona lekcja biznesu i wszystkiego. To naprawdę super, super wspomnienie. Wspomniałaś o tym, że była to przyspieszona lekcja biznesu. Jakie wnioski po tej lekcji? Jakie przemyślenia i co ci się pojawiło właśnie takiego nowego po tej lekcji? To jest bardzo dobre pytanie, bo przede wszystkim mi się wydawało, że wszystkie startupy opierają się na pomyśle. I pewnie ludzie tak myślą, że najważniejszy jest ten pomysł, jest ten produkt. A we wszystkich interakcjach moich z innymi startupami, z, nie wiem, akceleratorami, z inwestorami, wychodziło, że tak naprawdę najważniejszy jest to, kto za tym stoi. I jeżeli ten fundusz inwestycyjny nie kupuje foundera, nie kupuje osoby, która za tym stoi, no to nieważne, jaki jest ten pomysł, nie zainwestują w to pieniędzy. Więc to tak trochę wpłynęło na mój aktualny biznes, że ta marka osobista i to, jacy jesteśmy, jak się prezentujemy, jest o wiele ważniejsze niż to, co próbujemy sprzedać. I to była jedna lekcja.
A druga, żeby jednak robić market research, zanim się zainwestuje bardzo dużo czasu w coś. Bo może być tak, że po prostu w sumie, nie wiem, poświęciliśmy na to 9 miesięcy, a jakaś taka oczywistość nie była dla nas jasna w tym momencie. W sensie rozumiem, że chodzi o kwestię pandemii i tego, że w Jasne, tym bo że momencie, nie ma no. klienta na to, no po prostu w tym momencie przynajmniej. No. Jasne, rozumiem. No dobrze. Jeżeli chodzi o tą przyspieszoną lekcję biznesu, no to faktycznie w 9 miesięcy całkiem ciekawe wnioski. Przede wszystkim dlatego, że przynajmniej takie mam wrażenie. Wspomniałaś wcześniej, w trakcie naszego wywiadu, że sprzedaż nie. Że Nie. to nie jest w ogóle twój klimat. Nie. Z drugiej strony, no właśnie, pozyskiwanie dofinansowań czy dotacji z Venture Capital, czy z jakichkolwiek innych instytucji, no to też jest jakiś tam rodzaj sprzedaży. Zakładam, że być może tutaj stał jakby wspólnik za tą stroną sprzedażową, czy też zajmowałaś się właśnie pozyskiwaniem tam kapitału? Nie, nie, to faktycznie było po jego stronie. Ja byłam od innych rzeczy, no ale jednak w tym, co robię teraz, szczególnie, że robię to sama, no to muszę jakoś pozyskiwać klientów i sprzedawać te swoje usługi, więc no, to jest nieodłączna część właściwie każdego biznesu, po prostu ta sprzedaż, ale nie trzeba jej lubić. No, nie trzeba jej lubić, to prawda. Natomiast no, nie da się bez niej tego biznesu w żaden sposób nakręcić. Natomiast kolejna kwestia, też fajnie, że poruszyłaś ten temat, że miałaś wspólnika, który miał zupełnie inny zakres obowiązków i zakres kompetencji. Bo też często jest tak, zwłaszcza jeżeli chodzi o niedoświadczonych przedsiębiorców, osoby, które gdzieś zaczynają, że no, tam mam znajomego, mamy jakiś tam pomysł, zaczynamy coś robić. Nie? Albo na przykład. Mam kogoś w swoim zespole, kto coś ze mną robi w pracy, no i w tym momencie mówię, dobra, on jest skuteczny, on jest okej, to spróbujmy razem założyć jakiś biznes. Tylko problem się pojawia wtedy, kiedy te kompetencje są dokładnie takie same. No bo jak się podzielić zadaniami? Pytanie, jak to na przykład teraz u ciebie wygląda, kiedy jesteś sama? Jak bardzo musisz rozciągać swoją dobę, żeby ogarnąć te wszystkie zadania, czyli właśnie sprzedaż, czyli już później obsługę, te projekty. Jak to dzisiaj wygląda? To jest też złożone, bo mi w Talentach Galupa wyszło na chyba drugim miejscu, że jestem bardzo dobrze zorganizowaną osobą. I to jest prawda. Ja rzeczywiście pracuję na listach, człowiek lista, ja wiem, co kiedy robię. Organizuję sobie dni takie organizacyjne, nie wiem, administracyjne i tego typu rzeczy, no ale jednak wszystko, co mogę, automatyzuję i outsourcuję. No nie wiem, miałam taki szalony pomysł. Do tej pory się sama sobie dziwię, żeby zająć się księgowością, no to szybko, szybko zostało oddelegowane komu trzeba. Robiłam też jakieś, nie wiem, graficzne rzeczy, no ale nie jestem graficzką, nie potrafię tego robić dobrze, więc minimalna ilość tego typu rzeczy. Więc wszystko, co mogę jakby oddelegować, no to oddelegowuję różnym narzędziom, o tak, na takiej zasadzie, żeby po prostu to sobie ułatwić. Ale też mam świadomość, że nie wszystko dam radę zrobić. Więc też takie ustalanie priorytetów, ustalanie z czego mogę zrezygnować, no to też jak najbardziej funkcjonuje. I tyle. Można by nazwać to, co robisz teraz, takim trochę doradztwem kariery? Tak. Jak weźmiemy sobie takich twoich, jakby statystycznie, najczęstszych klientów, to jakie to będą osoby? W sensie, komu pomagasz pozyskiwać tą wymarzoną pracę? Kto z takich usług w ogóle korzysta? Statystycznie to ciężko by było tak wskazać jeden. Ja myślę, że jak kiedyś ktoś mnie o to spytał, to ja rozpoznałam trzy jakby takie główne typy. I jednym typem są osoby, które bardzo długo pracują w jednym miejscu i mają takie poczucie, że wypadły jakby z obiegu i trochę nie wiedzą, jak ta rekrutacja teraz wygląda i jak się zaprezentować, więc potrzebują kogoś, kto tak jakby na szybko im to zrobi, żeby po prostu szło im szybciej, łatwiej i było na czasie. Drugim typem są osoby, które długo szukają i bezskutecznie, więc czują, że coś może robią nie tak, albo nie zwracają uwagi na coś, co powinno być istotne, więc też chcą to zlecić komuś, kto to potrafi robić. No i trzeci typ to są osoby, które po prostu nie mają na to czasu. To są zazwyczaj osoby z wysokiego szczebla, które mają gdzieś tam w planach zmianę, albo wiedzą, że powinny mieć dobrze zrobione papiery, czy też zbudowaną markę.
No ale outsourcują to, po prostu nie mają do tego czasu, głowy, nie wiem, chęci i tyle. I po prostu się odzywają do mnie. A odpowiadasz też za na przykład strategię właśnie komunikacji na LinkedInie, czyli co powinni ci ludzie publikować, w jaki sposób i tak dalej, bo wspomniałaś o tym LinkedInie i o tym, że właśnie układacie jakieś harmonogramy, natomiast bardziej pytam pod tym kątem merytoryki, no bo to też tak, wiesz, ciężko mieć wiedzę z każdego zakresu, więc pytanie, w jaki sposób określić to, co dana osoba, pozycjonując się czy budując markę pod określoną rekrutację, powinna w ogóle publikować. Tak, no to tutaj działam jakby na dwa sposoby, że ustalamy jakąś taką strategię, jest taki jakiś ramowy content plan i jak w ogóle pisać, kiedy, o czym, ale na zasadzie we wtorki, nie wiem, tworzymy markę, ale niekoniecznie z konkretnym tematem. I to jest taka seria po prostu kilku spotkań, żeby z tym, jak działa LinkedIn, osoba się oswoiła i nabrała jakieś tam regularności, ale też mam takie po prostu długotrwałe współprace, gdzie tak naprawdę albo właściwie cały ten content tworzymy razem. No i to jest z bardzo różnych dziedzin i faktycznie nie można wiedzieć ten każdy temat wszystkiego, ale jednak mechanizmy, jak to się odbywa i jak to powinno wyglądać, są podobne, więc to, czy piszemy, nie wiem, o leczeniu kryształami, czy piszemy o paliwach, to jakby sens, budowa posta i wydźwięk, żeby budować jakieś tam zaangażowanie, będzie podobne. Więc oni, trochę jest tak, że dostaję informację, o czym ten post ma być, ja trochę buduję strukturę, a potem sam content powstaje wspólnie. Czyli ty masz schemat, a klient ma merytorykę i w ten sposób powstają treści. Tak, no tak, tak. Spoko, super. No to generalnie jakby schematyczność myślę, że można przełożyć na dużo więcej rzeczy niż tylko kwestia budowania marki czy LinkedIna, czy jakiegokolwiek innego social medium. Budowanie biznesu czy budowanie swojej własnej marki osobistej to też jest zawsze jakiś tam pewien schemat. Natomiast poza biznesem no jest też ten aspekt prywatny i teraz też istotne pytanie, no bo po pierwsze, 2020 rok, bardzo dużo zmian, startup, freelancing, koniec korpo. Teraz też widać po LinkedInie choćby, że jesteś mega aktywna, masz bardzo dużo tych zadań, bardzo dużo obowiązków. To jak ten balans łapiesz pomiędzy życiem prywatnym a życiem zawodowym? To jest jeszcze coś, o czym ja bardzo dużo piszę i mówię, nie? Że to jest takie istotne. No teraz mam taki czas, że trochę szewcę z butów. Ja w ogóle zdecydowanie pracuję teraz mniej niż pracowałam w korpo, jakby godzinowo, ale to jest dużo bardziej intensywne, jestem taka przebodźcowana i ostatnie, nie wiem, 2-3 tygodnie mam takie, że dobra, Florek, stop, zastanów się, bo ty pędzisz po prostu, zaraz nie będziesz wyrabiała na zakrętach. No i trochę teraz zwolniłam, jakby napisałam też to, musiałam pierwszy raz w ogóle w swoim życiu napisać do klientów maila, że słuchajcie, zakopałam się, mam tego za dużo, teraz się będę odkopywać, zablokowałam sklep na stronie, że w tej chwili nie można kupować na razie do odwołania, ale mam nadzieję, że do końca marca mi się to uda odgrzebać. Więc nie biorę nowych zleceń. Mam też ileś tam fajnych projektów, jakby takich pobocznych, w które chcę się zaangażować w taki jakościowy sposób. Więc po pierwsze musiałam sobie ustawić priorytety. No i po drugie mam takie rzeczy w stylu, nie wiem, wybija jakaś tam godzina i ja wiem, że mam do odebrania dzieciaki ze szkoły, z przedszkola, więc koniec. To jest po prostu deadline, nie ma. Oni wracają, nie ma otwierania kompa, nie ma gapienia się w telefon. Tyle, jesteśmy razem. I ja jestem pilnowana, potrafię się po prostu tego pilnować. Tam, nie wiem, mam wydzielony czas na treningi w tygodniu, po prostu trochę człowiek lista, który wpisuje sobie odpoczywanie też w kalendarz, no ale teraz trochę jest taki moment w moim życiu. Czyli znowu, organizacja pracy wybrzmiewa jako mega istotna. No i jakby te wartości rodzinne też widzę, że mega, mega są dla ciebie istotne, a fajnie jest umieć to tak połączyć, żeby faktycznie móc i jedno, i drugie skutecznie realizować. No jasne, że tak. I to jeszcze, jeżeli, nie wiem, ktoś ma dzieci, no to się pokazuje tym dzieciom, że okej, jest praca, jestem w nią zaangażowana, przynosi jakieś tam efekty i fajnie jest realizować się biznesowo, no ale też jednak jest to wszystko pozostałe i fajnie jest też pokazać, że praca to nie wszystko. Mega ważne. Powiedz proszę, no bo tak, pomagasz klientom pod kątem rekrutacji, no ale ty z tą swoją markę osobistą też w pewnym momencie zaczęłaś budować, właśnie głównie na LinkedInie. I teraz
Pierwsze pytanie, czy to zasadniczo, czy tą markę na LinkedInie budowałaś od samego początku swojej kariery w korpo, na przykład w momencie, kiedy przeskakiwałaś ze stanowiska na stanowisko coraz wyżej, też ten LinkedIn był dla ciebie taki bardzo istotny, czy to się pojawiło gdzieś później, na którymś etapie i pomysł jakby nie był bezpośrednio związany już z karierą korporacyjną? Pomysł założenia LinkedIna był związany z końcem kariery korporacyjnej. Ja już od jakiegoś czasu, no niestety tak często bywa, szczególnie dla osób, które nie wiedzą, czym jest LinkedIn, że jak zaczynają myśleć o zmianie pracy, to zakładają tam konto. I u mnie też tak było, ale no to było martwe konto. Po prostu tam jakiś, nie wiem, zapraszałam znajomych z pracy. Ja pracowałam też dużo z dostawcami z Azji, więc miałam dużo osób z Chin, z Bangladeszu, tego typu. No i tyle. I jakby nie było, że nic więcej z tego nie wynikało. No a potem jak zaczęłam prowadzić własny biznes, no to wszyscy mieli biznesy na Facebooku i ja też. Aż w którymś tam momencie mnie tak olśniło, że przecież mój klient na Facebooku jest, ale tak naprawdę gdzie się szuka pracy? Na LinkedInie, przecież sama tam byłam. I wtedy stwierdziłam, Boże, przecież tu jest moja grupa docelowa i wtedy tak zaczęłam więcej kontentu tworzyć. I dość szybko to faktycznie się potwierdziło, że tam jest po prostu, tam są ludzie, którzy chcą o tym czytać, o tak. Ale to też tworzyłaś ten content z jakąś właśnie już zbudowaną strategią, z jakimś takim podejściem właśnie pod kątem, okej, no mam tam klientów potencjalnie, warto by było coś opublikować. Tylko pytanie, czy od początku to był ten content był zaplanowany, miał iść w jakimś określonym kierunku i nie mówię tu o branży oczywiście, tylko bardziej specyficznie, czy miał iść w jakimś określonym kierunku, czy to było na takiej zasadzie, że usiadłaś, dobra, będę publikować 3 razy w tygodniu i o czym pomyślę, to akurat wpadnie, wrzucę post. Jakie podejście? Nie, było zaplanowane pod konkretne działania, czyli pozyskiwanie leadów, pozyskiwanie klientów i budowanie tej takiej pozycji eksperckiej. Ja miałam bardzo konkretne cele, które chciałam osiągnąć tymi postami. I jeżeli chodzi o samą tematykę, no to rzeczywiście było trochę, coś mi tu zainspirowało, tu jechałam na rowerze, coś mi się przypomniało i o tym potem gdzieś tam pisałam, ale był plan, myślę, że z 2-3 tygodnie do przodu, ile postów sprzedażowych, ile postów takich typowo eksperckich, ile jakichś takich zabawnych, bo uważam, że nie wiem, wrzucam dużo tych memów i tak dalej, bo to po prostu minie się i też chciałam pisać w takim stylu. I od początku miałam też strategię na to, jaki to będzie styl komunikacji. Czyli na to, jak zainteresować odbiorcę. Tak, że nie chciałam... LinkedIn wtedy, no bo to jednak się ostatnio bardzo zmienia, ale wtedy był bardzo takim ułożonym, ramowym, dość sztywnym nawet wprost miejscem, ale ja tam podglądałam trochę kilku twórców, którzy pisali trochę luźniej, sama też mam taki styl, nie wiem, bycia i wypowiedzi, że w ogóle nie ma tam, nie wiem, oficjalnych jakichś zwrotów, ani wielkich słów, więc stwierdziłam, że będę pisać tak, jak ja chcę i lubię i albo będą to czytać, albo nie, okaże się, no i tyle. Tak, i tak zostało. Okej, bo mam jeszcze tylko takie jedno pytanie właśnie niezwiązane z tematem. Zaraz wrócimy sobie do tego LinkedIna, do strategii postów i tak dalej. Natomiast pracowałaś w korpo bardzo długo, później jako CEO startupu, później teraz prowadzisz swój biznes, ale już taki ekspercki, czyli oparty stricte na tobie. I pytanie, która z tych aktywności dawała ci najwięcej frajdy, fanu, albo którą z tych aktywności wspominasz najlepiej? Czy coś takiego w ogóle jest, czy raczej mniej więcej porówno i także i tu fajnie? Myślę, że i tu fajnie, bo bycie w tym korpo wtedy, jak byłam w korpo, to było idealne dla mnie rozwiązanie osoby, która się po prostu wszystkiego uczyła, jeszcze nie miała pewności siebie, żeby mieć coś własnego. No CEO to było i ten startup to była jazda bez trzymanki. To trochę mnie w to zostałam wrzucona i potem wyrzucona równie szybko jakby z tego, więc to jest jakby inna kategoria. No a teraz mam fun, lubię bardzo to, co robię, ale to też jest taki z taką dużą odpowiedzialnością do tego podchodzę, że jednak tutaj nikt nie powie, no dobra, idź już do domu, dziecko, za długo pracujesz, tylko sama sobie sterem i okrętem, więc fajnie, ale inaczej fajnie, bo tak. I trzeba pewnie też trochę innych kompetencji używać, żeby zapanować nad tym wszystkim. Mhm.
No, jakby rozmawiamy głównie i to jest też cel i naszego dzisiejszego spotkania i generalnie kanału, żeby przybliżyć trochę twoją historię, między innymi tutaj akurat przy tym naszym dzisiejszym materiale, po to, żeby ewentualnie inne osoby mogły też się zainspirować, pójść w ślady ekspertów, osób, z którymi rozmawiam. I teraz jedno mega istotne pytanie, które troszeczkę odbiegnie, bo dotknę tego LinkedIna i dotknę takiego obszaru zawodowego, w którym teraz się poruszasz. Gdybyś miała jakieś takich dwie, trzy uniwersalne wskazówki dla osób, które chcą zbudować właśnie tą swoją markę pod rekrutację za pomocą choćby LinkedIna, no bo pokazujemy te wszystkie materiały też po to, żeby właśnie zainspirować być może do jakiejś zmiany, być może też do zmiany pracy przy okazji, jeżeli ktoś w takim kierunku akurat chciałby się rozwijać i siebie widzi, to w jaki sposób w ogóle ma podejść do tego LinkedIna, bo to jest często takie social medium, jak sama wspomniałaś, ono bardzo długo było mocno sztywne, że tak powiem. No i jakby dalej jeszcze trochę te wrażenie się utrzymuje, w takim sensie, no, że dalej jest i dalej to wrażenie się trochę utrzymuje, więc jak ja mam podejść z perspektywy takiej niedoświadczonej albo mniej doświadczonej osoby w ogóle do tego typu narzędzia, co ja tam mogę zrobić, żeby w jakikolwiek sposób zwiększyć swoje szanse? Ale zwiększyć swoje szanse dostać pracę, którą chcę, czy... Dostać pracę, którą chcę i zbudować swój po prostu personal brand w ramach też tego obszaru, no, w którym chciałbym się na przykład potencjalnie rekrutować. Dobra, to jakby dwa kierunki. Medium społecznościowe, niezależnie czy sztywne, czy niesztywne, najbardziej lubi, jak spędzamy tam czas. Po prostu oni mają finalnie pieniądze z tego, że ludzie tam siedzą. Więc siedzenie tam, komentowanie, wchodzenie w interakcje powoduje, że te algorytmy nas widzą i widzą nas jako cennego użytkownika, który tam po prostu jest. No i dostajemy trochę takie bonus pointy, że nas potem pokazują wyżej. Więc jeżeli chcemy być widoczni na przykład podczas rekrutacji, to komentowanie postów konkretnych osób z branży, wchodzenie na profile firm i tak dalej, powoduje, że potem, jeżeli ktoś będzie szukał osoby o określonych kompetencjach, a my wcześniej wchodziliśmy razem w interakcję, no to nasz profil pojawi się wyżej. Więc takie po prostu używanie go intensywne pomaga, to na pewno. A jeżeli chodzi już o taką bardzo miękką stronę, to trochę podejść trzeba do tego, że cokolwiek mamy do zaoferowania, to jest produkt. Nasza wiedza, ekspertyza, czas, no to jest produkt, za który ktoś ma chcieć nam zapłacić pieniądze. I trzeba myśleć o tym odbiorcy końcowym, czyli do kogo ja piszę i po co, co ten człowiek ma się o mnie dowiedzieć, bo można pisać naprawdę mnóstwo jest kontentu wszędzie o tym, że każdy pisze po prostu to, co im przyjdzie do głowy, ale cały czas jakby mieć w głowie, kto to czyta, po co i jaki powinien, co z tego, co przeczyta, wyniesie na mój temat. I też to pomaga jakby w budowaniu potem jakichś tam trwałych relacji i byciu zapamiętywalnym. Czyli z jednej strony merytoryka, ale z drugiej strony też sposób jej podania. Tak. Tak. No to jest, ja też właśnie mówię to moim klientom zawsze, że jak już jesteśmy na którymś tam etapie, to wiele ludzi ma te, znaczy kompetencje i doświadczenie pewnie mamy podobne. I to już jest zweryfikowane. Skoro jesteśmy na, nie wiem, na tym ostatnim etapie rozmowy z hiring managerem, to znaczy, że spełniamy te kryteria formalne. I teraz to jest trochę tak, czy ja kupię, nie wiem, proszek firmy A, firmy B czy firmy C, no to zdecyduje o tym moja relacja. Czy po prostu lubię tego człowieka, czy też ten proszek na takiej zasadzie, bo jakby finalnie, jeżeli chodzi o funkcję, to dowiezie mi to samo, a tutaj kwestia jeszcze takiej osobowości. No i w sumie z tego, co mówisz, wynika, że warto też pokazywać tą swoją osobowość od początku. Tak. Myślisz, że to jest gdzieś też jakieś powiązanie czy połączenie pomiędzy tym, w jaki sposób, albo inaczej, pomiędzy tym, w jaki sposób my się prezentujemy, czy to jest taki nasz naturalny sposób komunikacji i funkcjonowania, czy raczej budujemy personę, którą ktoś chciałby zatrudnić pod kątem takiego turboprofesjonalizmu, czy to różnicuje podejście z perspektywy osoby zatrudniającej. Czyli na przykład, wiesz, widzisz profil, gdzie ktoś jest turbonaturalny, generalnie widać, że ma wiedzę, natomiast nie opakowuje tego w nie wiadomo jak sztywne właśnie ramy,
Czy bardziej taka osoba, która widać, że jest ekspercka, merytoryczna, a jednocześnie jeszcze narzuca sobie właśnie taką dodatkową, nie wiem, dyscyplinę, zwał jak zwał, po prostu pewną formę, w której się porusza, ale no też widać, że to nie do końca chyba jest naturalne, tylko takie wypracowane. Czyli jestem zawsze za autentycznością, ale rozumiem, że ktoś może tak postępować i udzielę typowo HR-owo-biznesowej odpowiedzi, to zależy. Bo są organizacje, gdzie to będzie zaletą po prostu, że nie ma potrzeby bycia super wyluzowanym, skracającym dystans i naturalnym, bo nie, no bo nie wiem, jakieś, przychodzi mi do głowy na przykład jakieś AML-owa, czy jakieś takie właśnie, gdzie ta relacja nie musi być super bliska i super taka autentyczna. Więc ogólnie ja po prostu myślę, że lepiej jest być autentycznym, ale podsumowując, nie zawsze jest to niezbędne i jakby zależy od sytuacji i znowu grupy docelowej i firmy docelowej. Czyli trochę najpierw zastanawiamy się, gdzie chcemy pracować, a potem dostosowujemy się do tego, co potencjalnie, czego potencjalnie to środowisko może od nas wymagać. Oczywiście, że tak i tak teraz mi przyszło do głowy, że przecież nie ma opcji zadowolić wszystkich. I najwyżej ktoś tego po prostu nie będzie czytał, bo będzie za sztywne lub zbyt luzackie. No i po prostu, no, idziemy do innego sklepu na takiej zasadzie. No, trafiamy do różnych ludzi po prostu w różny sposób, więc też oczywiste jest, a przynajmniej wydaje mi się, że powinno być, że jeżeli firma wybiera kandydata, czy kandydat wybiera firmę, to warto by było, żeby kultura organizacji pasowała do tego kandydata i ten kandydat pasował do kultury organizacji. No jasne, że tak. To jakby o to chodzi w sumie w tym ostatnim etapie rekrutacji. Jakich kompetencji używasz najczęściej? W sensie, jaka wiedza, jakie umiejętności, gdyby ktoś na przykład chciał faktycznie zostać też z czasem taką osobą, która jest doradcą zawodowym, która w jakiś sposób pomaga zaplanować tą karierę i zbudować ewentualnie właśnie jakiś brand pod zatrudnienie się później gdzieś dalej, to jakie kompetencje, umiejętności, jakie cechy być może taka osoba powinna rozwijać, które są najbardziej istotne w tym zakresie, w którym działasz? Jeżeli chodzi o ten aspekt doradczy, to zdecydowanie kompetencje takie miękkie, poznawcze, tego typu rzeczy, czyli budowanie relacji, nie wiem, umiejętność wysłuchiwania ludzi, taki też komunikacyjne, żeby umieć jakby powiedzieć to, czy też zrozumieć, co człowiek chce mi przekazać. Tego typu rzeczy, jakaś taka elastyczność poznawcza, empatia, bo zazwyczaj przychodzą osoby w trudnej sytuacji. Jeżeli to nie jest ten typ, który nie ma czasu, to zazwyczaj jest to typ, który też potrzebuje jakiegoś takiego wsparcia i podbudowania własnej wartości. Więc to na pewno jest coś, co się przydaje w tej części doradczej. Jeżeli chodzi o tym wszystkim, co jest naokoło, to zdecydowanie jakieś takie umiejętności researcherskie. Ale też ja tak się lubię śmiać, że ja mam trochę taki śmietnik w głowie, bo mi się sprząt zbierają jakieś, nie wiem, inspiracje, pomysły, tu jakiś artykuł, coś. Więc w samym tym budowaniu marki, po prostu takie inspirowanie się całym światem, ale też, nie wiem, czytanie dużo rzeczy, rozmawianie z wieloma osobami, bo wtedy czasami coś kliknie i jestem w stanie połączyć jakieś konkretne stanowisko z osobą, z którą właśnie rozmawiam. Więc taka duża otwartość, duża elastyczność na to, co się dzieje wokół. Zdolności adaptacyjne takie. A teraz to każdy musi mieć. Właśnie, a propos teraz to każdy musi mieć, bo pracujesz czy zajmujesz się też obszarem związanym z kompetencjami takimi trochę przyszłości, czyli z tym rynkiem pracy w przyszłości. Jak myślisz, albo jak dzisiaj badania pokazują, czy ewentualnie jakieś tam pewne założenia, w jakim kierunku to będzie szło? Jakie kompetencje będą z perspektywy rynku pracy istotne? Jakie kompetencje też warto kształcić już niezależnie od tego, czym się chcemy zajmować, ale jakby mając w głowie to, że rynek pracy cały czas się zmienia, no i że najprawdopodobniej sporej części zawodów, które dzisiaj w ogóle są, za 10, 15, 20 lat może nie być. Ile masz czasu? Nie, serio, o tym to ja bym mogła naprawdę bardzo, bardzo długo, więc ostatnio czytałam takie bardzo fajne badanie o zawodach przyszłości i podzielili je na cztery jakby kolumny, cztery takie obszary. I trochę jak się obserwuje, w jakim kierunku świat zmierza, no to te cztery obszary faktycznie widać, że warto inwestować, żeby się rozwijać w tym kierunku. I jest to wszystko związane z tym, że człowiek żyje coraz dłużej. I jako przykładowe zawody było podawane, nie wiem,
konsultant stulatków albo jakiś taki, nie wiem, doradca do długowieczności, tego typu rzeczy, ale też wszystkie takie około opiekuńcze, no bo w sumie ludzie będą pracować dłużej, ale też będą się pojawiać nowe problemy, nowe wyzwania związane z tym, że społeczeństwo się starzeje. Więc wszystko związane z tym, jak najbardziej tak. Wszystko związane z tym, że świat przenosi się, cyfryzuje, automatyzuje i tak dalej. I tutaj nie tylko takie rzeczy jak, nie wiem, jakiś opiekun danych, tam, nie wiem, policjant RODO i tego typu rzeczy, ale też na przykład osoby, które tworzą całe wizerunki, takie sieci, te wszystkie filtry, tego typu rzeczy. To już się dzieje i to będzie się działo coraz bardziej. Więc tutaj można myśleć, co jeszcze się nie zautomatyzowało, na pewno się zautomatyzuje, w to warto też iść. No i trochę od drugiej strony, wszystkie osoby, które się zajmują tworzeniem tego, już takie po prostu kompetencje mocno cyfrowe, jakieś tam programowanie, wymyślanie tego typu rozwiązań, to jest trzeci filar. I czwarty dotyczy kuli ziemskiej i tego, co jakby z nią zrobiliśmy, czyli odwracania działań związanych z niszczeniem klimatu, albo tworzenie rozwiązań, które pomogą jakby to naprawić, czyli nie wiem, wszelkie jakieś alternatywne sposoby żywienia, ale też, nie wiem, czyszczenie kosmosu, kolonizacja, tego typu rzeczy. To już są takie daleko idące rzeczy. No a kompetencje przyszłości to są takie, których nie mają maszyny w dużym skrócie, więc wszystko, co nie da się tak szybko zautomatyzować. O tak. Mogłabym dłużej, ale się powstrzymam. Moglibyśmy właśnie jakoś doprecyzować to wszystko, co nie da się tak szybko zautomatyzować, jasne, tak przynajmniej troszkę, nie? Że właśnie wszystko, czego nie da się zautomatyzować, czyli jakie kompetencje? Trzy obszary. Kompetencje takie poznawcze, czyli właśnie empatia, kreatywność tutaj jest wymieniana, tego typu, chociaż niby teraz AI robi rzeczy, no ale to jest jednak synteza rzeczy już istniejących. Nie wymyśli nic, czego jeszcze nie było na takiej zasadzie. Więc komunikacja też tego typu, dobra, nie, kreatywność, empatia, elastyczność poznawcza, czyli umiejętność jakby przyjmowania cudzego punktu widzenia, tego typu rzeczy. To są te poznawcze. Są też społeczne, czyli komunikowanie się z innymi, taka też umiejętność argumentacji, umiejętność współpracy, rozpoznawania, nie wiem, fake newsów, jakiegoś takiego interpretacji danych, więc te. I trzecie to są kompetencje cyfrowe, czyli wszystkie te rzeczy związane z tym, że świat się przenosi po prostu do komputerów, ale nie takie na zasadzie, że umiem włączyć komputer i wysłać maila, tylko na zasadzie takiej, że jak się pojawia jakieś nowe rozwiązanie, to ja jestem w stanie je zrozumieć, w stanie może je wdrożyć i po prostu przyjąć, że coś takiego istnieje. Tak jak na przykład patrzymy na starsze osoby, które, nie wiem, słyszą o blockchainach czy metaversach i tak dalej, po prostu kompletnie nie ma opcji, żeby to pojęły, czy nie wiem, NFT na przykład, jak teraz wytłumacz babci, czym jest NFT. No. Mogłoby I to być jest to problematyczne. Tak, to jest problematyczne i to jest to właśnie, żeby umieć zrozumieć, tak oczywiście w cudzysłowie, czym jest NFT. Czyli podsumowując, jeżeli chodzi o branżę, to wybrzmiewa bardzo mocno medycyna, ekologia, tego typu kierunki. Natomiast jeżeli chodzi o kompetencje, to przede wszystkim te kompetencje miękkie, czyli takie, tak, których no faktycznie nie jesteśmy w stanie albo bardzo ciężko jest przenieść do komputera, czy do internetu, czy do jakiejś tam maszyny. Z drugiej strony kompetencje, które pozwalają na programowanie potencjalne tych maszyn i tego wszystkiego, z czego korzystamy poza, czyli takie kompetencje bardzo twarde, techniczne, technologiczne i te kompetencje cyfrowe typowo. Tak, ale jeszcze nie powiedzieliśmy, trochę o tym rozmawialiśmy wcześniej, ale ja tego teraz nie powiedziałam, wszelkie przejawy zwinności i takiego dostosowywania się do ciągłych zmian, obserwowania, co się dzieje i po prostu takiego adaptowania się do tego. Właśnie a propos tych kompetencji i teraz tego, o czym wspomniałaś, czyli zwinności, a więc pewnie jakiegoś agile'a, też agile'u. Powiedz proszę z twojego doświadczenia, jak obserwowałaś właśnie rozwój, czy w korpo, czy teraz rozmawiasz z klientami, jeżeli chodzi o ten agile, no jakby to jest takie podejście typowo IT, nie? Ono się stamtąd wywodzi i tam się gdzieś zaczynało i tam też miało swój największy rozwój. Pytanie, czy jest coraz więcej branż, które adaptują też tego typu sposób zarządzania do siebie, czy jednak na razie póki co to jest głównie sfera IT?
Jest głównie sfera IT, ale zdecydowanie firmy, które myślą tak przyszłościowo i są zorientowane na to, żeby działać przyszłościowo, wprowadzają jakieś takie może niedokładnie jeden do jednego sposoby zarządzania, ale implementują jakieś tam rozwiązania, jakiś taki niby Scrum czy niby tego typu rzeczy, bo to się sprawdza też i pomaga szybciej reagować na jakieś tam zmiany. Pytam typowo z tej perspektywy, że wiesz, teraz jeżeli na przykład zakładam szukanie pracy w IT, no to wtedy wiadomo, że tego Agile'a muszę przynajmniej trochę poznać i gdzieś tam mieć w zakresie kompetencji wiedzę, jak w ogóle cały ten system funkcjonuje. Pytanie właśnie, czy jeżeli chcę pracować w totalnie innej branży, do jakiego stopnia ja muszę ten Agile poznać, nie? Chyba wystarczy tak raczej wiedza, co to jest i w jaki sposób to potencjalnie można wdrożyć. Tak, ale też tutaj bym chyba dodała, że to się robi taki buzzword, że teraz wszyscy są agile'owi i wszyscy są zwinni i po prostu reagują na zmiany i trochę się robi ta definicja prawdziwa coraz szersza i tak naprawdę niedługo nie będzie znaczyła nic. Więc tutaj trzeba uważać, co się rozumie pod agile'em. Okej, okay. No to też jest ważny wniosek generalnie, bo jeżeli pojęcia się rozmywają, no to w tym momencie ciężko jest opisać to, co chcemy powiedzieć. I teraz Agile wyjściowo był typowo zwinnym sposobem zarządzania, był opozycją do tak zwanego waterfallu, czyli innej metody zarządzania zadaniami w IT, no i przyjął się zdecydowanie. Natomiast to jest też dość specyficzny styl zarządzania. Jak myślisz, w których branżach najszybciej on tak wejdzie bardziej do użytku? Bo jakby też podstawa tej branży musi być taka, żeby ten agile się tam dało zastosować. Spotkałam się w różnych produkcyjnych miejscach. Tam, gdzie jest jakiś tam proces, że konkretne zadania do wykonania w konkretnym czasie i jakaś tam priorytetyzacja wchodzi w grę. No i też przy projektach, po prostu że zwinne zarządzanie projektami, niekoniecznie projektami IT, ale też projektami, które mają mieć jakikolwiek inny efekt, nie wiem, wydarzenie, konferencje, tego typu rzeczy, da się to tak zorganizować. Okej, okay, a jeżeli dzisiaj na przykład jestem, no, młodym gościem, powiedzmy, mam 20 lat, zaczynam swoją karierę zawodową, zaczynam się interesować właśnie różnego rodzaju możliwościami, które oferuje mi życie i też biznes, praca i tak dalej, to poza tym, że medycyna, poza tym, że właśnie ekologia, że tego typu rzeczy, to jakie bardziej już takie specyficzne, czyli bardziej konkretne zawody niż cała branża, mogą w najbliższych latach jakby zapewniać to bezpieczeństwo finansowe na takim poziomie, że jak się nad tym zastanowię z perspektywy 20-latka, mówię, no dobra, relatywnie szybko jestem w stanie zarabiać jakieś tam w miarę sensowne pieniądze, żeby się po prostu utrzymać i nie żyć od pierwszego do pierwszego. Jakie zawody, twoim zdaniem, to są te zawody, na które będziemy stawiać bardzo dużo za chwilę? No myślę, że trochę o tym też wcześniej mówiłam, ale jeżeli to ma być takie, że mam 20 lat i chcę szybko wejść w coś, co jest teraz najpewniejsze, to poszłabym jednak w rzeczy związane z cyfryzacją. W e-commerce, w jakiś social media marketing, tego typu rzeczy. Bo to nie jest jakieś strasznie skomplikowane i stosunkowo łatwo te kompetencje, które się tam nabędzie i umiejętności, w razie czego przenieść gdzie indziej. Tak jest w zasadzie po prostu. Ale też ja jestem zdania, że trzeba po prostu zobaczyć, co się lubi, czym się jest dobrym i po prostu szukać tam, bo jeżeli jest stworzyć własną niszę, o tak, można też zawsze, ale tak na łatwiznę idąc, to pewnie coś takiego. To też jest mega istotne i wybrzmiewa zasadniczo z większości tych wywiadów, które już się pojawiły, czy które za chwilę się pojawią, że robienie tego, co się lubi, że mimo wszystko działanie z pasją i z pasji i wychodzenie od tego, powoduje generowanie sukcesów. Właśnie. Jasne, ja też jestem tego zdania, potwierdzam. W moim wywiadzie też to pada, jak najbardziej. Okej, okay, to taka prawda w sumie uniwersalna dość mocno. Super. No, w takim wypadku, znowu idąc dalej, jeżeli mamy pracować z pasją, jeżeli mamy pracować z pasji, i to powoduje, że najprawdopodobniej będzie nam po prostu troszeczkę łatwiej ten sukces osiągnąć, no bo tak jak wspominaliśmy, jeżeli lubimy to, co się robi, to też zdecydowanie inaczej mentalnie do tego podchodzimy. Nie narzekamy na to, że znowu musimy iść do roboty, tylko cieszymy się dlatego, że mamy możliwość podziałać w zakresie, który nas interesuje i nas jara. No i teraz znowu,
jak to w ogóle określić? Czy, nie wiem, z perspektywy osoby zatrudniającej wcześniej, teraz z perspektywy osoby, która pomaga klientom dobierać ich karierę, czy też ustawiać tą ścieżkę kariery, jak ja mogę zbadać swoje w ogóle kompetencje, mocne strony, jak mogę sprawdzić, do czego się nadaje? To jest bardzo trudne pytanie. Są oczywiście jakieś sposoby mierzenia tego, testy tego typu, jest ich mnóstwo i są, nie wiem, wersje bezpłatne i odpłatne i tak dalej. To jest pewnie miejsce, w którym można zacząć. Ale ja też tak robię często z takimi osobami, które naprawdę nie wiedzą, że zadajmy sobie pytanie, w czym pomagam rodzinie i znajomym? Bo zazwyczaj nasi znajomi, czy też, nie wiem, rodzina, zgłasza się do nas po to, po coś, co potrafimy robić, i coś, co pewnie zrobimy chętnie. I często to się okazuje być czymś takim, aha, to jest dobry pomysł na biznes, albo aha, czyli to jest coś, jakiś tam element pracy na konkretnym stanowisku, więc można by było pójść w takim kierunku. To jest takie dobre pytanie, żeby sobie zadać na początek. A jeżeli bym chciał skorzystać z jakichś narzędzi, to są jakieś takie narzędzia diagnostyczne, które polecasz, albo takie, które polecasz unikać? Ja nie mam żadnych, nie wiem, certyfikacji i takiej, wiesz, bardzo szerokiej wiedzy na ten temat w stylu Galupa i tak dalej. Ja bardzo lubię Galupa, bo tam jest, dostaje się ten raport na swój temat i mi się podobało to, że jakby pierwszy raz spojrzałam na swoje mocne cechy, jako też jak na swoje hamulce. Że przez to, że naturalnie uciekam do tego, że na przykład ja mam tam też talent maksymalizacji, czyli chcę, żeby wszyscy wyciągali z wszystkiego jak najwięcej. A jest przecież mnóstwo ludzi, którym wystarczy, jak jest dość dobrze. I to jest jakby taki hamulec, że ja muszę pojąć, że ludzie nie muszą być zawsze najlepszą wersją siebie i tego typu rzeczy. Więc Galupa polecam po prostu z takich osobistych powodów. Bardzo lubię też test, on nie jest testem diagnostycznym, jeżeli chodzi o szukanie pracy, ale to się nazywa 16 Personalities i on bazuje na MBTI. No to tamte typy po prostu się faktycznie wiele rzeczy potwierdza, on jest bezpłatny i taki też ładnie graficznie zrobiony, więc można sobie tak na start po prostu przeczytać, bo uważam, że wyniki są trafne. Ale nie mam takiej, wiem, że jest dużo też nawet polskich testów, ale nie mam aż takiej szerokiej wiedzy, żeby móc tutaj jakoś wyrokować. Ale wiesz, no myślę, że Gallup jako narzędzie płatne i 16 Personalities jako narzędzie bezpłatne jest wystarczającą alternatywą do tego, żeby w ogóle zacząć i sprawdzić po prostu, nawet właśnie tak jak wspomniałaś prywatnie, w jakim kierunku powinienem pójść. No dobrze, okej, okay, no to jeżeli chodzi o tą część, powiedzmy, związaną z zarabianiem, no mamy ją gdzieś tam omówioną w miarę, rozmawialiśmy o tym, jak to się zaczęło, rozmawialiśmy o tym, jak to wyglądało w trakcie, skąd się wziął ten startup i co robisz teraz. A powiedz proszę jeszcze pod tym drugim kątem, czyli właśnie pod kątem związanym z zarządzaniem z finansami. Jeżeli chodzi o twoją jakby historię tutaj, no miałaś jakoś na przykład na początku coś takiego naturalnie, że dążyłaś do tego, żeby mieć jakieś oszczędności, też żeby budować sobie jakąś poduszkę finansową, tego typu rzeczy, czy w ogóle masz jakiś system do zarządzania finansami wdrożone, albo robisz coś w tym kierunku też, żeby poza biznesem, poza zarabianiem budować na przykład majątek w aktywach albo w tego typu jakichś sposobach. Mam, ale w teorii. Nie, w ogóle, no niestety, tak jak już zadawałeś pytanie, to jeszcze coraz bardziej tak w duchu śmiałam. Niestety, a może stety, tutaj duża beztroska u mnie panuje. Ja też trochę tak jakby zakładając ten swój biznes, miałam takie, dobra, nie zakładam sobie celów, bo jak się cel realizuje, to już jakby trochę się osiada na laurach. Tak przynajmniej jest u mnie, że a, dobra, zrealizowane, to luz. A tak jakby taka otwartość na to, że po prostu niech ta kasa przychodzi i niech ci klienci przychodzą, okazuje się, że te jakieś, nie wiem, wyobrażenia można przesuwać i się je osiąga i przebija i tak dalej. Aczkolwiek nie zmienia to faktu, że jednak chyba aż taka beztroska, jaką ja stosuję, nie jest tutaj wskazana i lepiej by było do tego podejść twardziej, o tak, i w bardziej zorganizowany sposób. Tutaj mnie przyłapałeś na beztrosce, tak. No nie będę udawać, że jest inaczej, tutaj ściemniać, wymyślać jakieś odpowiedzi. No nie podchodzę do tego tak poważnie, jak powinnam. Okej, okay, to z jednej strony, ale z drugiej strony przynajmniej trochę poważnie, czy tak? Nie, no nie, wiadomo, jakby no mam, jakby płacę rachunki, podatki i wszystko, tak, to się odbywa w moim życiu i nie, no faktycznie jakby wiem, jakie mam zobowiązania, wiem, ile muszę co miesiąc mieć na to wszystko, co
no, co muszę zapłacić po prostu. Plus mam też jakieś, nie wiem, minimum swoje takie, które potrzebuję na to, żeby, nie wiem, nawet nie jeść, ale jakoś tam mieć ten poziom życia, który mam i który lubię, więc tak, wiem, jakie jest to moje minimum, no i jak go nie ma, no to trzeba się mocno zastanowić, co poszło nie tak, tak. No jest jakaś refleksja, jest beztroska, ale jest też refleksja i jest żelazna baza. O tak, tak bym nazwała swoje planowanie finansowe. Okej, okay, czyli żelazna baza. To tak. Jest też ważne, żeby wybrzmiało, że ta żelazna baza zawsze nie, no musi być. Jest. No dobrze, powiedz proszę jeszcze tak na sam koniec, jeżeli chodzi właśnie o kwestie związane z jakby twoim dalszym rozwojem, bo wspomniałaś o tym, że zamknęłaś sklep teraz do końca marca najprawdopodobniej przynajmniej, no to teraz idąc dalej, jeżeli chodzi o to, co masz w planach na najbliższy czas, tutaj dalej planujesz pracować jako taki samodzielny ekspert, czy myślałaś też o tym, żeby na przykład zwiększyć zespół, żeby jednak też trochę tych obowiązków z siebie po prostu bezpośrednio ściągnąć? Czy masz też właśnie jakiś już biznesplan, czy w ogóle plan tego, co się będzie działo na przykład w 2023 roku u ciebie? Plan mam. Mam bardzo konkretne to, w którym kierunku chcę iść i jak chcę ten rok kończyć. I to, że nie mam zespołu, to też jest świadoma decyzja, bo stanęłam przed takim momentem, dobra, zatrudniać, nie zatrudniać i doszłam do wniosku, że nie chcę teraz mieć nikogo, za kogo odpowiadam, kogo, nie wiem, uczę, wdrażam i tak dalej. Mam ludzi, z którymi współpracuję, ale nie chcę mieć takiego własnego typowego zespołu. I dlatego trochę to wygląda teraz tak, jak wygląda. Więc mam też ileś tam takich jakby równoległych projektów, które są fajne, które się fajnie rozkręcają i na tym się na pewno będę w najbliższych miesiącach skupiać. Ale też no, lubię tę pracę z takim klientem indywidualnym, więc to też na pewno zostanie, chociaż nie wiem, czy w takim wymiarze jak teraz. Po prostu nie chcę znowu być w tej sytuacji, w której jestem teraz, że wezmę na siebie za dużo. Odmawianie też nie jest fajne i to też nie o to chodzi. Więc mam pomysł, jak to zrobić. No i będę go teraz realizować sukcesywnie przez resztę roku. O tak. No to już ostatnie pytanie, którym cię tu dzisiaj wymęczę. Ja je generalnie zawsze zadaję, więc i tutaj te odpowiedzi się mogą powtarzać, nie ma żadnego problemu. Gdybyś miała wybrać dwie książki, które najbardziej na ciebie wpłynęły, niekoniecznie tylko w aspekcie biznesowym i niekoniecznie książki związane z biznesem czy z rozwojem, ale po prostu dwie książki, które w życiu gdzieś tam miałaś okazję przeczytać i które najbardziej zmieniły twoje myślenie, podejście, albo które najbardziej wpłynęły na to, że dzisiaj jesteś tu, gdzie jesteś. Jakie by to były książki? O mój Boże. Ale takie biznesowe, czy... Właśnie nie muszą być, nie? Chodzi mi bardziej... Były biznesowe, to bym pewnie... Ale... Ja w ogóle bardzo dużo czytam. Należę do klubu książki i my tam się licytujemy, kto więcej czyta w roku, więc bardzo, bardzo trudne pytanie, ale może z takich, co ostatnio czytałam. Czytałam ostatnio, i to biznesowa książka, pod tytułem No Bullshit Leadership, czy coś takiego. I to jest książka właściwie niby o przywództwie, ale tak naprawdę o budowaniu kultury organizacji. I trochę tak, wszystko niby o byciu liderem, ale w taki sposób odkręcone, że tak naprawdę to trochę ludzie decydują, jakim się jest liderem, a jak się ich prowadzi, no to w odpowiedni sposób, no to wtedy i ta kultura organizacji się tworzy fajna, no to wtedy można być fajnym liderem. Więc to jest na pewno taka książka, która taka biznesowa, która mi ostatnio przyszła do głowy, a znaczy, która ostatnio mi jakby zmieniła sposób myślenia. A jeżeli chodzi o inną taką, która bardzo wpłynęła na moje życie, to by był chyba Fitzgerald, opowiadania Fitzgeralda, bo doszłam do wniosku, jak je czytałam, że chciałabym tak pisać. I ja bardzo lubię pisać i nie wiem, jakieś takie porównania, kolory, tego typu rzeczy. Może w tych moich postach tego aż tak bardzo nie widać, ale chciałabym być Fitzgeraldem kiedyś. O tak. Okej, okay, czyli mamy Fitzgeralda, opowiadania i mamy książkę typowo biznesową, No Bullshit Leadership. Tak. Którą... Czy jakoś tak ten tytuł, nie jestem pewna.
Okej, okay, no myślę, że jak jest podobny, jak się wpisze w Google, to pewnie coś wyskoczy, co powinniśmy znaleźć. Okej, okay, Natalia, dziękuję Ci bardzo za dzisiejszy wywiad. Myślę, że dużo wartości merytorycznych tutaj właśnie związanych z tym planowaniem kariery się pojawiło, a z perspektywy kanału jest to mega istotne, dlatego że to jest właśnie ten cel edukacyjny, który tutaj chcemy realizować. Także naprawdę bardzo Ci dziękuję za tą naszą dzisiejszą rozmowę. Super, ja dziękuję jeszcze raz, że mogłam tutaj się wypowiedzieć. Dziękuję również Wam za oglądanie, bo tylko wtedy ten kanał będzie się mógł rozwijać, kiedy będzie oglądany. Także dziękuję bardzo i do zobaczenia przy okazji kolejnego odcinka.